Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest naprawdę nietypowo, ponieważ ten filmik będę przygotowała przez mniej więcej tydzień. No i teraz o co chodzi? Postanowiłam się w końcu przefarbować coś sobie, zmienić z tymi włosami. Nadal zostają proste włosy, ale stwierdziłam, że one są na tyle długie, że można sobie coś na nich zadziałać. No i będziemy się farbować. Oczywiście chciałam sobie zrobić ombre. Ale jak zobaczyłam cenę w salonach fryzjerskich, co na moich włosach wyszłoby to naprawdę bardzo, bardzo dużo i one są przede wszystkim gęste, to postanowiłam spróbować własnych sił. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Przede wszystkim wybrałam dwie farby, ponieważ będę chciała farbować od góry włosy. Albo je troszeczkę przyciemnić, albo nadać im troszeczkę innego koloru, bardziej takiego brązowego, takiego karmelowego, może nie karmelowego, takiego bardziej złotego. I wybrałam złoty brąz. Zobaczymy, czy w ogóle mi ta farba złapie. To jest Sios Oleo Intense i mam właśnie 4,60 złoty brąz Gold Brown. Także zobaczymy, jak ten kolor wyjdzie. On jest bardzo zbliżony do mojego koloru włosów, tylko nie ma domieszki rudości. Ja wybrałam właśnie tą wersję. Teraz w ogóle jest mnóstwo przecen na farby, także naprawdę musicie skorzystać. Ta farba chyba kosztowała 14 zł, a ta 25 i te ombre wszystkie są teraz w promocji. Ja wybrałam ombre numer 1, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw Wam pokażę, a i tu jest właśnie do włosów od jasnego brązu po ciemny brąz. I tą wersję właśnie z panterką polecała mi koleżanka, której właśnie znajoma również robiła włosy. I pokażę Wam tutaj taką ciekawą formę aplikacji. Mamy taką szczotkę, czyli po prostu przejeżdżamy po włosach tą szczotką i nakładamy właśnie produkt. I się zastanawiam właśnie, chyba sobie zrobię odtąd to ombre, żeby mi tak ładnie przechodziło, także więcej koloru będę koncentrować na końcówkach. No i zobaczymy, pewnie od razu odżywkę keratynową po prostu trzasnę na włosy, bo wiadomo, że te produkty bardzo niszczą w ogóle rozjaśnienie. Także jak na mnie jest to bardzo duża zmiana. Jestem ciekawa sama, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i to będzie coś ciekawego. Także najpierw będę nakładała tą farbę. Ona mi się troszeczkę spłucze. Po tygodniu nałożę właśnie to ombre. No i zobaczycie końcówkę właśnie za jakiś czas. Także teraz idę się farbować tą farbą, czyli złotym brązem. Także no, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, bo dawno nie farbowałam, to już powiem Wam, że to chyba już z pół roku, już sama mam takie naturalne ombre, trochę rude. Także zobaczymy, jak ten kolor się u mnie będzie sprawował. Myślę, że za godzinę, półtorej spłuczę ten kolor. No i zobaczymy, co wyjdzie. Także zrobię Wam zdjęcie, wrócę Wam na bloga i będzie się mogło zobaczyć też tak w uchwyceniu i w porównaniu, jak to wszystko wyglądało przed i po, także do zobaczenia. Wracam do Was po farbowaniu włosów. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, zrobiłam kolor złoty brąz firmy Sios. Jak widzicie, tak naprawdę dużej różnicy nie ma, one się po prostu zrobiły troszeczkę bardziej karmelowe. Także ja jestem ciekawa, jaki efekt uzyskam po zrobieniu sobie takiego delikatnego ombre, bo nie chcę też, żeby właśnie blond włosów, tylko chcę zachować takie delikatne przejście między takim karmelowym odcieniem, a właśnie takim lekkim, rudym kolorem. No ale jeżeli pytacie mnie właśnie często o kolor moich włosów, to jest jakby odświeżenie tego, co miałam wcześniej, tylko od razu uzyskałam taki właśnie jasny efekt, bo właśnie powiem Wam, że się bardzo zdziwiłam, ponieważ te farby wychodzą identycznie jak na opakowaniu, tylko troszeczkę mają taką domieszkę rudości, ale nie wiem, czy to nie jest ze względu na to, że ja moje włosy miałam takie lekko rudawe. I często właśnie pytałyście, jaki to jest kolor, także jeżeli chcecie sobie zrobić właśnie podobny karmelowo-brązowy kolor na swoich włosach, to spróbujcie tego koloru. No mnie wyszedł troszeczkę inaczej niż na opakowaniu, troszeczkę bardziej z ciepłymi tonami, ale to jest kwestia po prostu koloru, jaki miałyście poprzednio. Także mi się bardzo podoba, efekt jest taki właśnie ciepły, ja jestem właśnie ciepłym typem urody, co jestem w ogóle bardzo zdziwiona, jestem w szoku po prostu. I taki kolor właśnie uważam, że mi pasuje, dobrze się w nim czuję, jest taki właśnie lekko miedziano-karmelowy, także bardzo, bardzo się cieszę, że uzyskałam taki efekt właśnie tą farbą. W ogóle kompletnie mi nie zniszczyła włosów, one nie są sianowate, bardzo ładnie się lśnią, bardzo ładnie się układają, są mięciutkie. Użyłam właśnie odżywki keratynowej, ponieważ ja mam obsesję na punkcie właśnie
a zniszczone włosów, jeżeli już gdzieś widzę jakąś rozwijającą się końcówkę na chociaż jednym włosku, to po prostu cały czas katuję później włosy odżywką keratynową. Oczywiście z umiarem, pamiętajcie, bo keratyna po prostu w dużej ilości ma odwrotny skutek. Także tak się prezentuje właśnie złoty brąz firmy Sios. To nie jest oczywiście żadna reklama, po prostu chciałam dla Was zrobić taki filmik, jak właśnie stopniowo przechodziłam i uzyskiwałam taki efekt, jaki mam na włosach, ponieważ często się naprawdę mnie pytacie, jaki mam kolor włosów, także tym razem będę się posiłkować właśnie tym filmikiem. Czekam na efekty, jakie będą po ombre, także myślę, że nie będę czekała tygodnie, bo myślałam, że po prostu te włosy wyjdą na ciemniejsze. Także w tym momencie po prostu za nie wiem, 2-3 dni, jak będę miała troszkę więcej czasu, zrobię sobie to ombre i pokażę Wam efekty. Cześć kochani, wracam do Was po tygodniu. Jak widzicie, ombre już jest zrobione, także możecie ocenić, jak wyszło. Ja bym się pokusiła, że efekt wyszedł identyczny na opakowaniu. Także naprawdę ja jestem zadowolona. Co macie tutaj w zestawie? Macie szczoteczkę niby eksperta. Jest to taka właśnie szczotka tutaj, widzicie na opakowaniu. Ja mam ją teraz w łazience, także chyba zapomniałam jej wziąć, tak. Mamy tutaj krem koloryzujący z fajnej rękawiczki, które później możecie wykorzystać na przykład do sprzątania, ponieważ albo do innego na przykład farbowania, ponieważ mamy takie fajne, one się nie drą, takie rękawiczki, także naprawdę można później je wykorzystać do czegoś. No i tutaj mamy puder koloryzujący. No i moim zdaniem efekt wyszedł praktycznie identyczny na opakowaniu, jest bardzo fajne przejście i zaraz Wam wytłumaczę, jak ja to zrobiłam. Także tutaj mam takie jakby warianty farbowania i powiem Wam tak, nie zrobię Wam od razu taki kolor z ciemnych włosów, jaki byście chciały, ponieważ na początku wyszły mi takie kurcze, takie pomarańczowo-rude, takie naprawdę taki czeczek troszeczkę, taki rudy. Także musiałam trzymać około chyba 45 minut w folii wybrane pasma włosów, tak mniej więcej dotąd. Później po prostu sobie przyciągnęłam kolorem i spłukałam. Mniej więcej to przyciągnięcie koloru trzymałam 20 minut. Także później spłukałam i po prostu było takie ewidentne odcięcie włosów. No i stwierdziłam, że raz powie śmierć i tak one będą jakoś nadwyrężone tym farbowaniem. Także położyłam jeszcze bardzo grubą warstwę tego koloru, już nie wkładałam folii i przyciągnęłam. Po prostu tutaj najwięcej skoncentrowałam tego koloru, jak widzicie. A tutaj po prostu przejechałam mocno, skręciłam włosem. W środku też starałam się, żeby ten kolor był i trzymałam godzinę, także w tym momencie to jest bardzo długi okres właśnie tej koloryzacji, ale uzyskałam efekt taki praktycznie jak na zdjęciu. Tutaj mam troszeczkę może bardziej blond, ale ja i tak schodziłam z ciemnego koloru, także pamiętajcie o tym, że jeżeli macie ciemniejszy kolor, to wyjdzie Wam troszeczkę inny efekt, ale jest naprawdę bardzo, bardzo bliski tego, co jest na opakowaniu. Produkt w ogóle mi zniszczył włosów, jak widzicie, nadal końcówki są sprężyste, lśniące, praktycznie w ogóle nigdzie nie widzę żadnego przysuszenia się włosów, także nie wiem, w przypadku takich mocnych, zdrowych włosów nie będziecie miały efektu zniszczenia, ale jeżeli macie cienkie włosy, takie, które naprawdę nasz ciężko farbowanie, na przykład zwykłą farbą i też się niszczą, no to nie uzyskacie tego efektu, także naprawdę uważajcie w przypadku właśnie cienkich włosów i zniszczonych, ponieważ możecie uzyskać siano. Na moje włosy tego efektu nie ma, ale jak Wam mówię, po moich włosach można przyjechać walcem i z nimi się nic nie dzieje, także takie mamy przejście ombre. No nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podoba. Specjalnie założyłam ciemną bluzkę, żeby to było wszystko widać, także no nie wiem, mi się efekt podoba, nie chciałabym, żeby były bardziej blond. Chciałam takie właśnie z rudego troszeczkę tak podkreślić charakter tych włosów. Także na górze zrobiłam złoty brąz i odświeżyłam troszeczkę mój kolor, żeby się bardziej lśniły, żeby zakryły takie miejsce, gdzie mam silne włosy. O, zobaczcie. O, proszę bardzo, mamy gościa. Mamy gościa. Zobaczcie, Morisek. Pierwszy raz pokazuję Moryska, bo w ogóle nie chciałam Was atakować psem, ponieważ już ma swoją stronę. Czasami wrzucam na Facebooka jego zdjęcia, ale wiem, że Wy go strasznie lubicie. Także no to jest Morys, to jest nasz nowy członek rodziny. Jest bardzo, bardzo taki, no straszny pieszczok. Straszny pieszczok, ciągle się przytula, ciągle śpi. Teraz odkryliśmy, że lubi spać pod kocem. Także dopiero co wyszedł, jest bardzo cieplutki. Taki zaraz po obiedzie, ponieważ właśnie o 14 mu zawsze robię obiad. Także wracając do ombre,
pewnie będzie wiele pytań o Morrisa, także zaglądajcie na jego fanpage'a, bo Morris też ma swojego fanpage'a. Jestem strasznie zadowolona z efektu, jaki uzyskałam na włosach. Bardzo mi się ten efekt podoba. Także dajcie znać, co sądzicie. Wiem, że czekałyście na ten filmik po wrzuceniu zdjęcia na Facebooka, także czekam na wasze komentarze, na wasze opinie, także dajcie znać. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, hej!